Cześć dzieciaczki. Jako, że mamy mega hype na produkty kolaboracyjne Travisa Scotta z Jordanem, to pokażę wam, co ja mam. Jedyną rzecz, którą mam z tego, co się pojawiało do tej pory. Chyba, że coś, że powinienem w październiku, albo już powinienem, nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi, buty Travisa szósteczki. Mam na myśli 33 z Travisem Scottem. Mój kamerzysta też ich nie widział, więc jest zdziwiony. Widziałeś je kiedyś? Nie widziałem. A wiedziałeś, że je mam? Wiedziałem, że masz. No. Są to Jordany 33, kolaboracja z Travisem Scottem, tym takim raperem od Astro Worldu, co nie przyjeżdża na festiwale takie w różnych miastach, a i tak sprzedaje tam swoje koszulki. I dzieci się cieszą, kupują je, a potem sprzedają na grupkach za 200% retailu. Dobrze, przejdźmy do samych butów. Jest to 33 model sygnowany imieniem Michaela J. W tym momencie już wyszedł 34, który również jest ciekawą opcją. Jak wiemy, wszystkie modele 31, 32, 3 i 4 mają po kolei nawiązywać do jedynek, dwójek, trójek i czwórek Jordana. Ja sam fanem trójek nie jestem. Mam Jordany trójki w kolekcji Mokka. No, na pewno kiedyś je zobaczycie na tym kanale, ale zdecydowanie większym fanem jestem czwórek, których w 34 nawiązań widzę tylko język i jeszcze jedną rzecz, ale to jak będziemy mamy 34, jeśli wyjdę jakieś ciekawej kolorystyce i je powinę, to wtedy ja mówię. Co do samych butów, no to jeśli chodzi o podeszwę, mamy tutaj utwardzaną gumę. Co do trakcji, nie ma tutaj jodełki. Mamy wypustki puszczane, jakby tworzące plusiki i kreski idące w prawo, lewo i góra, dół. Powiem wam, że to jest mega owa trakcja. Naprawdę. Jedna z gorszych trakcji, jak w życiu grałem. Jak nie gracie na mega czystej hali, jak grałem w tych butach tylko na hali, to po prostu jeździcie jak na łyżwach. Grałem w nich i na treningach, i na meczach i jeździsz. Nieziemsko w nich jeździsz. Nie wiem, jaka będzie trakcja, albo jaka jest w 34 w tym momencie, kiedy to nagrywamy, ale mam nadzieję, że będzie lepsza, bo to jest padaka. Jak Boa kocham, jest padaka. W podeszwie wewnętrznej mamy Zuma, wiadomo, to jest Jordan. No i co do cholewki, materiał syntetyczny, syntetyczna siateczka. Uwielbiam ten dźwięk, kiedy jeździmy po siateczce syntetycznej. To jest przepiękny dźwięk. Jakbym grał na skrzypcach. Nie wiem, tak się gra na skrzypcach? Nie, nie wiem. Nigdy nie byłem melomanem. Same buty jako model 33 najbardziej podobały mi się w University Red, taka kolorystyka. Przepraszam, w All Star Weekend, taka srebrna. Ona była piękna, no ale że pojawiły się te z Travisem Scottem, no to Patryk musiał, po prostu musiał. No. Przejdźmy do samych butów i ich oceniania, bo nie będę się tutaj rozwodził. Będę się rozwodził tam nad nimi. Tak płynnie, jak Michael Jordan dał nad Patrickiem Irvingiem. No, co do oceniania tych butów. Mimo tego, że to Jordan, że to kolaboracja, że to powinny być buty elitarne, to, drodzy Państwo, daję wygodę oceny 1. Ponieważ co mega ciężko się zakłada przez tą drugą skarpetę, która jest w środku, są bardzo niewygodne. Mikołaj, który przed chwilą je nosił, bo chciał zobaczyć, jak to wygląda, nawet on stwierdził, że powinien dać minus 1 za wygodę.
Niestety te buty nie są wygodne. Są straszne. I to jest ich największy minus. Naprawdę. Największy minus tych butów. To jest jedynka od razu za wygodę. Są straszne. Po prostu są straszne. Nie cisną w Achillesa, mimo że nie ma poduszek. Jest tam poprawnie. Powiem tylko poprawnie. Nie, że jest ok, że jest dobrze. Tylko jest poprawnie. To daję ocenę 1. Pierwszy raz chyba dałem jedynkę w swoich wszystkich filmach. Dobrze. Przejdźmy dalej. Do innowacyjności. No to tak, wiadomo. Pierwszy raz nie było sznurowania, tylko tutaj mamy żyłki, które ściśniają. Tym ściśniamy buta. I tutaj potem tym luzujemy te żyłki. Nie było tego widać. System jest zamontowany w podeszwie. Oczywiście to wszystko widzicie na przebitkach, jak to działa. Znaczy system jest widoczny po prostu pod podeszwą. W takiej specjalnej dziurce. No i kolaboracja z Travisem Scottem. Jeszcze takie buty do gry. Tu dam 5. Ja dam 5 w innowacyjności, bo to ciekawe, nowe rzeczy, okej. Jest innowacyjny but, trzeba przyznać. Dam 5. No, amortyzacja. Co do amortyzacji. Trakcja jest beznadziejna w tych butach. Jest naprawdę strasznie słaba. Jedna z gorszych trakcji, jakie miałem w życiu na nogach. Dodatkowo tego zooma nie czuć. I przez to, że buty są mega niewygodne, to nic nie sprawi, żebyście czuli, że to są, że amortyzacja jest. Więc też dam 1. No i buty zbierają kosmiczne oceny, mimo tego, że są to buty od Travisa Scott. Dobra, i czy te buty mówią Patryk? Tak, mówią Patryk. Czy mówią Patryk na 5? Gdyby nie wygoda, to by mówiły. Przez to obniżam ocenę o 1 i ta ocena będzie na poziomie 4. Nie jest wysoka, ale no, co poradzić. I teraz, drogie dzieciaczki, cena do jakości. I kompletnie nie wiem, jak ja mam to ocenić. Ponieważ są to w tym momencie najdroższe buty do gry, jakie pokazywałem na tym kanale, jakie testowałem. Ich obecną cenę na StockX-ie macie tutaj, wyświetla się. Więc nie są to tanie buty. Jeśli byście chcieli je nabyć, przepraszam. A nabyć to można na widły jej wywalić przez okno. Więc cena jest kosmiczna, jakość średnia. Ale pytanie, czy teraz spojrzymy na to, że za cenę, jaką ja za nią dałem i czy opłaca mi się je mieć, a potem nawet ja je sprzedam z zyskiem w tym momencie. Nawet tego, co ja za nie dałem. Mogę sprzedać z zyskiem. Więc cena do jakości, no opłaca się. Dzieciaczki, opłaca się. Dam 5. No, niestety, no. Te buty się opłacają, po prostu. One się opłacają, ale nie opłacają się do gry. Tak powiem. Jest, wiadomo, jak to wszystkie kolaboracyjne z Cactus Jackiem, one będą się opłacać, ale nie będą opłacać się do gry. No, troszkę pojechałem te buty i szczerze, to nie są buty do gry. Nawet nie wiem, czy one są odpowiednie do lifestyle'u. Może gdyby wziąć cały jeden rozmiar w górę. Nie wiem, czy nawet nie więcej. Mikołaj, ile myślisz? Myślę, że jeden. Jeden w górę na pewno. I nosić je trochę, jakby były oversize'owe buty. Buty oversize'owe, chociaż w tej prelacji wszystkie tak wyglądają. Były oversize'owe. No to wtedy może tak. Do gry wiadomo, że to nie będzie się wtedy sprawdzać, ponieważ no, będzie latać. Więc no, nie polecam. Nie wiem, czy to jest tak ze wszystkimi trzydziestkami trójkami. Mam tylko te Travisy, innych nie kupowałem, ponieważ no, powiedzmy, że mało byłem przekonany po tych Travisach. Zobaczymy jak trzydziestki czwórki, ale no, te ocena jest niska i nie wiem, co by się musiałby ich resell teraz mi wyskoczyć w stanie takim 9 na 10
To jest 9? 8. 9 na 10. 9 na 10, wyskoczyć na jakieś 1000 dolków, to wtedy bym był usatysfakcjonowany. Dobra. Dzięki dzieciaczki. Widzieliście chyba najbardziej hype'owe buty do gry, jakie miałem na tym kanale. Parę jeszcze takich par będzie. Zobaczycie. Testowane wszystko. Na razie.